Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Planet Zoo. Dzisiaj ruszamy, słuchajcie, ze scenariuszem rezerwat przyrody liść klonowy. Zobaczymy, czy tutaj będziemy się skupiać też na zwierzętach, czy na jakichś roślinach, gatunkach, bo tytuł jest ciekawy. Tutaj brakuje mi po dwie gwiazdki. My teraz jesteśmy po długim weekendzie, gdzie ja ten odcinek muszę nagrywać przed długim weekendem, bo jeszcze w 100% nie wiem, czy będzie to weekend dla mnie właśnie w 100% wolny, czy tylko w połowie. Ale w każdym razie planuję sobie dobić tutaj te złote gwiazdki. Ja naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię wszystkie rady, które mi dajecie. Ja wiem, że dość często się do nich nie stosuję, ale naprawdę ja to zwalam na presję nagrań, bo chcę, żeby wyszło dobrze, stresuję się i wtedy mi się wyłącza myślenie, gdzie ja te rady powinnam zastosować. Ale i tak wydaje mi się, że jest o minimum lepiej niż do tej pory. Dobra, nie gadajmy, tylko bierzmy się za rezerwat liść klonowy. Graniczący z jeziorem Candy Lake rezerwat przyrody, liść klonowy zawdzięcza swoje umiejscowienie wspaniałym widokom i pięknu okolicznej przyrody. Dając ci szansę się wykazać, Bernard uczynił ci wielki zaszczyt, a zatem pora odpłacić mu za zaufanie, które w tobie pokłada i przysporzyć mu dumę. Dobrze, my oczywiście poziom łatwy. Właśnie też się dziwiliście, że gram na poziomie łatwym, a jednak jest mocno wymagająco. Jest, ale to i też dobrze. After your sterling work in China, I got a bit of a good news, better news situation for you. The good news is that I'm promoting you to apprentice zoo manager. The better news is you get to build a new zoo from scratch. That said, Słucham. You will be on your own this time. No help from Nancy, although she wishes you luck. So, I suppose it's actually more of a good news, better news, and then slightly worse news situation. Either way, it's a chance for you to really prove yourself. Now, for this zoo, I want to see a good few different habitat and exhibit species and at least as many guests to look at them. I'd also like you to keep your staff nice and happy as much as you can. And obviously, the same's true of the animals as well. Oh, and let's see. Yeah, you should try to turn a good-sized profit to boot, so we can continue our vital work elsewhere. There. That should keep you going for a while. I'll check in with you later. Good luck! Jego chyba pogrzało. Serio, ja mam sama od podstaw zoo zbudować? Dobrze, spróbujemy. Więc tak, zbierz 175 gości. Im bardziej atrakcyjne zwierzęta, tym więcej gości w zoo. Dobra, mam rozumieć, że tu jest wejście. Zacznijmy tutaj może jakąś ekspozycję fajną, postawmy z jakimś super ultra gadem. Nie wiem, coś takiego bym wzięła. Ekspozycję dla zwierząt. Taką, ile my mamy hajsu? Dobra, może tyle nam wystarczy. O taką dużą. Czekaj, bo ja chcę cię obrócić. Chcecie obrócić właśnie o w taki mniej więcej sposób, proszę. Dobra, te bolce, że tak to nazwę, fajnie wyglądają. Dobrze, rynek zwierząt. Ty się na razie schowaj. Co tu jest najbardziej awesome? Nietoperki, no oczywiście, przecież nietoperki są przecudowne. Dobrze, to weźmy tutaj dwa nietoperze, tego i tego. Adoptuj i tego adoptuj. I teraz tak... Tak, kupiłam zwierzę, ale gdzie one są? Gdzie są one? Magazyn zwierząt. Czy jak ja adoptowałam, powinno mi od razu tam wsadzić? Wyśledź ten... Nie, no gdzieś są adoptnięte. O, właśnie tu. Właśnie o to mi chodziło. Dobrze, więc wyślij do zoo. Tu będziesz siedział, gadzie. Dlaczego nie mogę tutaj tych... A co z tymi zwierzętami jest nie tak? Gdzie tu? To jest samiec, dobra, transakcja. Nie, na wolność jeszcze nie wypuszczam. Porównaj partnerów. Dobra, potem samieci nie będą. One miały być tu bardziej atrakcją. Gdzie jest, to jest, tak? To jest rudawiec... Tak to się nazywa. Wyszukaj. Rudawiec. Jest. O, mówicie, że nie czytam encyklopedii. Czytam. Widać, że czytam, czytam. No, najmniej zagrożony, wielkość populacji nieznana. W lasach deszczowych,
Gromada, rząd, rodzina, rodzaj, siedlisko naturalne. O, myślę, gdzie tu siedzi. Ekspozycja do zwiedzania. No to jest ok, więc z czym teoretycznie problem? Dane gatunku. Dobrze, tu i badania. Będziemy musieli zatrudnić jakiegoś kogoś, niech nam tu bada. To w sumie może zróbmy to od razu. Tu są człowieki, personel. Kto bada? Bada weterynarz, prawda? Panie, będziesz tu. Jeden. Teraz tak, gdzie tu były zwierzęta, finanse? Tu są zwierzęta. Edukacja. Nie edukacja, transport. A, to ja zaraz, badania się chyba robiło z tego, co ja pamiętam. I na tym. Matko, jak to się nazywa? W weterynarii. Nie wiem, może mi się wydaje. Dobrze, teraz tak, tutaj zwierzę. Gdzie te nasze zwierzę są? Tobie co dolega? No dobrze, to ja wiem, że nie mogę na wolność. Mnie bardziej interesuje, dlaczego ja nie mogę tu do tej ekspozycji dodać. W ogóle, wiecie co, ja tą ekspozycję bym teraz tak patrzę, inaczej ustawiła. Inaczej bym ją ustawiła, bo tutaj to jest potwórna ekspozycja. Więc, żeby to dało radę dojść... Nie to chciałam, chcę całość. Tak, zawsze ja mam z tym problem, jak to złapać za całość. Zamknij. Jest. Dobra. I tak... Może bardziej tu. Tu się dojdzie. Tutaj nie ma ścieżki. Jak się robiło ścieżkę? Dobra. Tak, stąd chcę. No do tego właśnie chciałam. Czekajcie, bo to trzeba usunąć. Mogę to na razie puścić. Nie to chciałam. Chciałam tu. A z tej strony mogę zrobić... O! Tu możemy zrobić ścieżkę. Bardzo dobrze. I tu. Dobra, to już do każdej ekspozycji ta jest. Tak, tą tu ogląda się, tą, tą i tą z tej strony, tą z tej strony. No i gites. Dobra, co z tymi ekspozycjami? Jak ja bym chciała, nie wiem. O, boa dusiciel też jest ciekawy, mogę go adoptnąć, wyślij do zoo. O, i tutaj pasuje. Dobra, zaraz, bo ja tutaj muszę zwierzątku zrobić dobrze, że tak powiem, tak? Zwierzęt. Mateo! Boże, jak słodko. Dobrze, urozmaiceń nie mamy. Temperatura. Gadzina lubi 25 stopni. Tyle też mu i dajmy. Nawet... O! Wilgotność jest git. No to zaraz będzie gadzin zadowolony. Już! Chwila. Dobrze, że informacje tu nam wyskakują. Dozorca. Panie dozorca, tu. No. Dobrze. I teraz tak. Gdzie jest pan dozorca? Jest pan dozorca. Brak strefy. Tu. To jest strefa robocza. To. 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 I to. No. To jest twoja strefa robocza. I zapamiętaj. Tak. W tej strefie roboczej ty urzędujesz. Dobrze. Tak. Cztery budynki. Bo tu nie ma wybiegu. Jak ty chcesz wybieg tutaj ogarniać? Dobra, zobaczmy, czy Mateo jest szczęśliwy. Wywarium. Układ. My układu to ci jeszcze chyba nie zrobimy. Tak, bo tutaj trzeba byłoby ciebie, żeby ktoś chyba cię badał. A jeszcze chyba tego nie mamy. Zaraz zobaczę. Ja tu muszę ogarnąć. Edukacja. Według gatunku. Boa dusiciel, ekspozycja trzecia. Ochrona. Pomniki, transport. Dobra, za chwilę to ogarniemy. Muszę jeszcze ze dwa zwierzątka wziąć, bo mamy tylko 36 gości, więc to trochę mało, tak? Rynek zwierząt. Weźmy, o, anakondę. Dobra, wyślij do zoo. Dawaj, anakonda, ty będziesz tu siedzieć. Okej, weź wyjdź. Pokaż.
Pokaż się. Dobro, stan dobrze, wiwarium, układ, temperatura, wilgoć. Zaraz to i zrobimy. Emiliano! Jeju, jakie one słodkie nazwy tutaj mają. Dobra, 25 stopni chcesz, proszę bardzo. Tak, nawet dam ci 28, trochę ciepełka ci nie zaszkodzi. Dobra, i damy ci 85 i będzie spoko. Dostosuj okno, fasada 3D. Dobra, tutaj dajmy jakieś urozmaicenia może. A mogę to okno trzecie, fasada 3D. Nie, tego nie chcę, tu będzie brak. A okno czwarte, to jest też tamto, to też nie chcę, czyli chcę w oknie drugim. Niech gadziny siebie nie widzą, bo może się będą stresować, ja tam nie mam pojęcia. Dobra, to tutaj też tak samo zrobimy. Układ, nie układ, zwierzęta, dostosuj. Okno 3D, ok, i drugie też 3D. A nie, to chyba zasłaniam, tak? Tak. Okno trzecie to jest 3D? Nie, to też nie trzecie, to będzie okno czwarte w takim razie. O, proszę. Ok, dobrze, ile gościów? 54. Dobra, gadziny się podobają, dobra. To teraz tutaj trzeba jeszcze coś wsadzić z ekspozycji. Może zróbmy tu takie wężarium, nie wiem jak to nazwać, ale będzie tak. O, i ty tutaj sobie siedzisz. Proszę bardzo, chodź, temperatury ci zrobimy. Też 25 stopni. Wilgotność, a dajmy 72, będzie może szczęśliwsza. Dobrze, układ. No badania weterynaryjne, właśnie. Wezmę może jeszcze jednego weterynarza nam zatrudnię. Weterynarz, proszę bardzo. Bądź se tu jeden. O, weterynarz, to jest... Dobra, idź na szkolenie. Mogę cię wysłać na to szkolenie? Ty masz strefę roboczą pierwszą. Czy ja tutaj mogę dać strefę roboczą? O! Proszę bardzo, tu będziesz się tym zajmował. Proszę. I teraz tak, gdzie to były personel, pomieszczenia, stacje robocze? Okej. Okay. Która stacja nie ma wybiegu? Dobra, zaraz, bo ja to muszę sobie ogarnąć. A po co tutaj wybieg? Tutaj nasz personel mieszka. Dobrze, mamy 70 osób. Jest okej. Okay. Teraz tak, ja chcę... Edukacja. O, właśnie, my nie kupiliśmy to. I to, jak ta godzina się nazywała? Nie. Boa dusiciel, dobra. I teraz tutaj musi być boa dusiciel. Dobrze, jest. Zastąp obraz. Nie, ma być domyślny. Dobra, tu siedzi anakonda. Proszę bardzo, tu zrobić anakonda. Powiedzcie, że jesteście ze mnie dumni, że chociaż to ogarnęłam i pamiętałam, ok? Dobra, tutaj też boa siedzi nasz. Tutaj, tu się siedzi... Dobra, tutaj ten grzechotnik chyba siedzi. Żmijka, o. Dobrze, a Żmijka jak się w ogóle nazywa? Żmijko, jak ty masz na imię? Zwierzę. Alima, widzicie jak ślicznie. Dobrze, Alimka sobie tutaj siedzi. Jeszcze tutaj damy, żeby było, że to jest Żmijka. Okej. Okay. I teraz tutaj sobie adoptnijmy jeszcze jedno zwierzę. Tutaj widziałam, jest grzechotnik jeszcze, proszę bardzo. Wyślij do zoo, tutaj będziesz grzechotniczku sobie siedział. Widzę, że ci tutaj za zimno. No, damy ci te 28 stopnia. Proszę. I wilgotność. O, to ty to lubisz niewilgotno. Damy ci 50. Proszę. Okej. Okay. Dobra. Czy ja coś ci tu mogę jeszcze zrobić? O, te dostosowywania. Weź się wyłącz. O, od razu jeszcze póki tu... Zostaw klienta. To. Proszę bardzo. Grzechotnik. Okej. Okay. Tutaj też dajmy, że grzechotnik. O, a tutaj była ta. Anakonda, dobrze. No, już porobiłam. Teraz, żeby się zwierzęta nie stresowały, dajcie mi... tak, okno. Nie, to nie to okno, sorry. To. O, to jest okej. I teraz jeszcze... No halo. Tu, okej. Dobrze, i teraz tamto okno, nie wiem, to będzie czwarte? Nie, to nie będzie czwarte. To będzie okno to. O.
Dobrze, i ty dobrze wyglądasz, teraz jeszcze tobie zrobimy to samo z oknami. Nie, to nie to. Tutaj... Też nie tamto. Tu, proszę. I czwarte. Okej. No. I ślicznie gadzinki wyglądają. Mamy 107 klientów, więc widzicie, tutaj był całkiem niezły zamysł, prawda? A skoro, słuchajcie, oni to cały czas mi mówili... nie dla personelu. Tu. O! Proszę bardzo, datki wrzucać. Dla gadzinek, gadzinki docenią. Proszę bardzo, tu wstawię drugą. Okej. Może jakieś tam datki na zoo pójdą. Teraz tak, no człowieki zadowolone. Widać, że tutaj kompozycja gadzinowa im się podoba. Powiem wam, że na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tego, że gość mi tu wymyślił buduj sama zoo, prawda? Ale nie jest źle. Nie chcę handlu chociaż nie chcę handel z zwierzętami. Co się opłaca? Goryla. O, dobra, ja po ostatnim odcinku wiem, że muszę bariery robić, żeby to nie pouciekało. Tutaj, patrzcie, mamy dwa goryle nizinne. Weźmy sobie tą parę, adoptnijmy. Zaraz im tutaj wybieg zrobię. Czego nie mogę adoptować? Jak za drogo? Przecież mam hajsy, o co wam chodzi? Hajsy się zgadzają. Przypływy, minus 16, no dobra. Dobra, będzie na razie jeden. O, albo pożyczkę sobie wezmę. Widzicie? O, nie wiedziałam, że można brać pożyczki. Widzicie, człowiek się całe życie uczy. Dobrze, teraz tak. To są obiekty. Nie zwiększono poziomu edukacji. A tego wysłałam naszego? Personel. To jest weterynarz. Idź się ucz i ty się idź ucz, żebyś głąbem nie był. No, niskie obciążenie pracą, efektywnie pracuje, bardzo dobrze, pracuj. Dozorcy. Pan dozorca, zmierza do ekspozycji, masz, ciebie też poduczę. Dobra, tak, tutaj mamy teraz gorylę. Myślę, że o tutaj będzie spoko miejsce na wybieg dla goryla. Tak wiecie, wchodzimy, boom, goryl. Dobrze, więc tak, robimy bariery. Myślę, że drewniana tutaj bariera nam się sprawdzi. Nie, w tą stronę idziesz, bariero. Mam też nadzieję, słuchajcie, że wystarczy... Znaczy, wystarczy... Co ja chciałam wam przekazać w tym momencie? Chciałam wam przekazać, że mam nadzieję, że wystarczy dla tego goryla miejsca, że nie będzie mi tutaj marudził, że za mało powierzchni coś tam. Dobra, mogę tędy sobie drzewko jedno gorylek dostanie. O, dobra. Teraz tak, to wyjdź. Można całość zaznaczyć. Kiedyś w jakiś sposób zaznaczałam całość, tylko teraz za groma nie mogę sobie przypomnieć jak. Halo, chciałam tak. I czy jak ja zwiększę wysokość? Tak, to jest na całości. Dobra, cofnijmy to. O, teraz mi się udało zaznaczyć. Proszę. Z racji, że to goryl, damy mu na 8,5 metra. Dobra, nawet i 9. Niech ma 9 metrów. Teraz tak. To. Nie, no łańcuchy nie. O, jeszcze właśnie wejściówkę trzeba mu zrobić. Brama drewniana. O, może być tu. Tylko tak, wyjdź z tego. Ja tu chciałam nie na całości, tylko tu. Halo, bariery. Bramy. O, szkło właśnie chciałam robić. Szkło. Niech tu ludzie widzą przecież to zwierzę, prawda? O. Tam z tamtej strony nie muszę oglądać. Umówmy się, że z jednej strony może mieć minimum prywatności. No, dajmy jeszcze tu i tu. Z tej strony, dobra, z tej strony już nie będzie widać. Niech się człowieki interesują, tutaj jakoś ekspozycje znowu walne. Nie, może z tymi nietoperzami mi się teraz uda. Teraz tak. Na szkło on nie wlezie, prawda? Ale tutaj... Tak, na szkło nie wyłazi. Tutaj, z obu stron, z żadnej strony małpiszon mi tu nie wylezie. Dobrze, ile mamy gości? 140. Dobrze, tutaj proszę obie strony. Tu również i obróć. Tu,
obie strony i tutaj to, co zostało, obie strony. Dobra, mam nadzieję, że gadzina będzie okej. Okay. Teraz tak, gdzie jest moja gadzina? Proszę bardzo, co tutaj? Aha, gracz, spoko. Tu. Potrzebny warsztat, potrzebne centrum badawcze. O, zaraz, właśnie, o, kupmy to. Udogodnienia dla personelu, klinika weterynaryjna, tak. Budynek dozorcy, kwarantanna. Centrum badawcze, właśnie. Chciałem kupić centrum badawcze. Czy ja to mogę gdzieś tu, w tej okolicy postawić, na przykład tędy? Tu jest centrum badawcze. Dobra, to będzie centrum badawcze. Dzięki temu prawdopodobnie będę mogła... warsztat jeszcze miał być. Postawimy obok centrum badawczego. Dzięki temu będę mogła prawdopodobnie badania robić. O, dobra. Są dwa. Teraz tak, jak ja już to mam, zoo. Jest, centrum badawcze. Proszę mi, pan, to badasz, a ty badasz to. Dobrze, bo muszę tu zrobić układy. Teraz tak. Gdzie to moje zwierzę jest? Jest goryl. Wyślij do zoo, tu. Tu będzie dostawa. Potem ja sobie tą grę spauzuję i jak leci z tą szczotą. I będę mogła sobie zobaczyć, co goryl potrzebuje. Możemy jeszcze zrobić tak. Przyroda i tutaj. Jak ta bestia się nazywa, co ja ją kupiłam? Goryl nizinny, okej. Okay. Więc tak, przyroda i weź tutaj do zwierzęcia. Nie, to nie tak się robiło, chwila. Ale ostatnio się nauczyłam. Nie kontynent. Moje filtry nie. Własność. Projekty, bo gdzieś sprawdzałam, jakie co jest dla... O, idzie gadzin. Zaraz tutaj te filtry zrobimy. Jaki inspektor mi tu przyjdzie? Ja sobie nie życzę inspektora. Dobra, chodź tu goryl. Zobaczymy. Teren. Nieodpowiedni dla zwierzęcia. Dlaczego? Mało schronień. Wiem. Zaraz to będziemy robić. Po kolei. Zaraz. Wybieg. I tutaj było filtry. Gatunek. Jest. I teraz szukamy. Nie to chciałam. Goryl nizinny. Dobra. O, widzicie, mamy to. Jest spoko. Dobrze, dajmy mu taką chałupkę. Może być w tę mańkę. Chwila, bo ja chcę, żeby to mi stanęło tak, jak powinno. O, proszę. Schronienie jest. Teraz tak. Schronienie. Gałąź do wspinania. Zaraz ci tutaj połusy. O, proszę, na 4 metry. Tu ci z tyłu jakąś dam i damy tu. Może zajmijmy się, słuchajcie, tutaj trawą. To jest nie trasa, tylko teren. On chce więcej trawy krótkiej. Dobrze, proszę, tutaj będziesz miał tą trawę krótką. Tylko ja chyba muszę, wiecie co, włączyć, żeby... Tak, żeby widzieć, czy dobrze zmieniam. Więc masz tu trawa krótka. Jest już więcej, długiej trawy nie pasuje. Gleba. Masz lekką glebę. Tutaj ci troszkę przy wybiegu. O, tu ci zrobię. No, teren już coraz bardziej się dopasowuje. Ja ci tu zaraz jeszcze zabawki powybieram. Wszystko zrobię tak, jak należy. Tylko najpierw, dobra, gleba się zgadza. Trawy długiej jest za dużo. Dajmy tu jeszcze trawę krótką. O, patrzcie, jak człowieki suną do miasta. Już mamy 148. Co tu jeszcze ty byś chciał? Śniegu nie chcesz, trochę piasku mógłbyś chcieć. I skały. Dawaj ci tutaj skała. O, tutaj ci zrobimy skały, będziesz miał o co się czochrać. O, masz. Tylko z brzegu. A dzięki temu niweluje długą trawę, więc jest wszystko ok i fajno. Dobrze. O, teren ideolo. Super. Środowiska. Badania pokrycie. Tak, już robimy. Afryka, już. Przyroda, weź na chwilę się spauzuj. Kontynent, Afryka, proszę bardzo. Dobrze. Powiem wam, że... No, ja się nie chcę sama... jaki baobab.
Nie chcę się sama sobą chwalić, ale mam wrażenie, że idzie mi to całkiem nieźle. Dobrze, teraz tak, co tu jeszcze masz? O, jakiegoś tutaj cicha bazia dam i tu. Teraz tak, roślinność pokrycie. Co tu, roślina? Przecież było Afryka, halo! Dajcie mi święty spokój. O, masz, tutaj jakieś takie oci jeszcze nawstawiam. Żeby było więcej tego pokrycia. Chociaż wiecie co, myślę, jak ja mu tutaj walnę ten baobab. A dajmy mu takiego baobaba. Wywal to. Do kosza. Bo mi się on po prostu podoba. O. I teraz dajcie na to zwierzę. No, pokrycie od razu wskoczyło. Okej, okay, ale powiedzmy to będzie goryl romantyk. Dajmy mu tutaj o. Tutaj troszkę. I dajmy o tutaj troszkę roślinek. Dobrze. Jest spoko. Urozmaicenie. Wiem, urozmaicenia to tu nie masz żadnego. Księga. No to tutaj sobie żyje. Społeczne. Dobrze. Tutaj trzeba zobaczyć. I genetyka. Dobrze. To zaraz. Teraz tak. Robimy ci wybieg dalej, małpiszonie. To ja sobie mogę już wyrzucić. Filtry są. Super. Jakaś... Aha, to są te platformy, żeby tutaj się wspinać. Dobra, to za chwilę. Mała miska. Jaka mała miska? Ty potrzebujesz ogromnej miski na wodę. Damy tutaj, nie będziesz widział, że to niby tu ludzie są. Klimatyzator. Mówisz, że ci potrzebny jest klimatyzator. Małe koryto na wodę. Nie, ja potrzebuję michę na żarcie. To woda, woda. Dalej woda, ty nie jesz, czy jak? Tu są legowiska twoje, o. Chodź ci takie legowisko z liści. A tutaj ci walnę, jakbyś chciał spać. I tu. Dobra. To masz. Teraz tak. Proszę. Jedzenie. A właściwie dlaczego by nie? Proszę bardzo, tutaj na baobab ci przyczepię. Chyba przesadziłam z tym przyczepieniem, wiecie? Wyjdź z tego, daj to. Halo, dobra, mam. Weź to, przenieś. No to chcę przenieść, halo. Znaczy, nie wiem, on skrzydłów nie dostanie i nie będzie nagle latał. Mam. Przesuń. O, proszę, tu będziesz miał. A tutaj będziesz miał taką niższą, jakbyś chciał jeść tu. Okej, okay. I jeszcze ja bym chciała goryto na wodę, wodę, wodę. Ja bym chciała taką platformę jedną gdzieś o tutaj sobie walnąć. O, też niech tutaj przychodzi i sobie je. Dobrze, to mamy. Schronienie jest. Urozmaicenia. Proszę bardzo. Masz jeszcze jakiego pnia ci tu postawię, a tu drugiego. Masz tu mniejsze dwa pieńki. Czemu tu nie masz żadnych zabawek? Halo, to nie potrzebujesz? Byłoby śmiesznie, gdybyś się troszkę coś bawił. Do wspinania się. To takie średnio na jeże masz. Tutaj ci jeszcze jedno postawię i tu. Dobra, czy zwierz jest w miarę zadowolony? Pokaż się zwierz. Zaraz, żebym ja wiedziała w 100%, czy ty zamknij to. Dobra, chodź zwierzu. Urozmaicenie. No jak ty nie chciałeś, żeś żadnych zabawek? Zwierzu. Ile myśmy mieli tutaj... nie to chciałam. 175 gości, dobra. Może zaraz do naszego goryla coś przyjdzie. Wybieg. Zabawki. On tu niby nie chce, ale ja sobie usunę te filtry. Patrzcie, że dalej nie ma tu żadnych zabawek. Nie, my musimy opatentować te zabawki, czy o co chodzi? Że tak się zapytam. Wezmę mu takie jedno coś. Urozmaicenia. No widzicie, on nie ma tutaj jako taki zabawek. O, mosty jeszcze doszły. Ewentualnie, wiecie co? Gdzie te moje badacze? Panie badacze. Jest! Udało się! Mamy 250! Wow! I badania ukończone. Super. Ale tak, chodź no tu. Pan badacz. Tu idziesz to badać teraz. To idziesz badać o i mi tutaj niech ten. Dobrze, a co on mi tutaj ubadał? Jeszcze zobaczmy. Zoo. A on mi badał boa dusiciela, tak? Boa siedział tu. Nie, to anakonda.
tu jest Boa. Dobrze, czy ja tutaj mogę coś nowego ci dać? Klimat jest okej, okay, układ. Jeszcze nie zbadano, dobra, będę musiała dalej badać gadzinkę. Niech się gadzinka bada. Patrzcie, jak fajnie te człowieki chodzą. Dobra, co my dalej mamy zrobić? Zbierz w zoo co najmniej 175 gości. Uzyskaj liczbę gatunków na wybiegach. To, przepraszam, to też są gatunki, halo! Dobra, to słuchajcie, w kolejnym odcinku my będziemy tutaj w takim razie... Czekajcie, jeszcze tutaj muszę jedną rzecz zrobić. Mianowicie... Chcę tu przypisać weterynarze. Gdzie są moje weterynarze? Przypiszę to i będziemy kończyć ten odcinek. W kolejnym będę nadal kontynuować tutaj budowę zoo personel. Proszę bardzo. Pan co? Dlaczego pan jesteś efektywny obciążenie? Czego pan jesteś zmęczony? Czego pan nie rozumiesz? Dobra. Ciebie mogę tu jeszcze douczyć. Pan, skoro nie jesteś zmęczony, to ja panu dam jeszcze strefę nową. Mianowicie właśnie o tu. To. Będziesz się pan zajmował gorylem. Pomieszczenie socjalne w strefie. Zaraz jeszcze wybudujemy na szybko. To są udogodnienia dla personelu. O, pomieszczenie socjalne, proszę bardzo. Takie duże? Nie przesadzacie. Mogę je postawić tu z tyłu. Tak, mogę je postawić tu z tyłu. Będzie stało. O, właśnie. No, halo. I stoi, tak jak miało stać. No to macie pomieszczenie socjalne dość blisko. Dobrze, kochani, kończymy ten odcinek. W razie czego ja poczekam aż do wtorku bodajże, zanim nagram kolejny, żeby tutaj uzyskać od was rady i dlaczego on nie ma zabawek. No przecież ja chcę dla niego jak najlepiej i zabawki. No nic, i jeszcze tutaj chyba samca trzeba będzie jakiegoś dodać. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.